Słuchajcie, dogrywam scenę, jak smakuje nasz pyszny deserek. Mówię wam, róbcie taki deserek. Miałam robić live'a, ale zrobię krótki filmik i pokażę wam, jak zrobić szybki deser a la tiramisu. Dlaczego mówię a la tiramisu? Gdyż ten deserek nie ma jajek. Jajek. Kochani, powiem wam, co użyję do tego deserka. Deser zrobicie dosłownie w 5 minut. Przede wszystkim najpierw należy sobie przygotować kawę z ekspresu, albo z ekspresu z takiego, jakiego macie w domu, albo z takiej kawiarki. I tutaj wchodzi, można powiedzieć, 200 ml wody, no niecałe 200. I tutaj mam tą kawę przygotowaną, ona jest ostudzona, musi być zimna. I do takiej kawy dodajemy 2 łyżki amaretto. W Polsce też dostaniecie amaretto, ale jeżeli dzieci mają jeść ten deserek, to nie polecam dodawać żadnego likieru. A możecie sobie dodać jaki chcecie likier. Pierwsza sprawa, kawę zrobimy, ostudzimy, tak jak powiedziałam. Druga sprawa, przygotujemy sobie masę do przekładania naszych ciasteczek. Tutaj mam takie ciasteczka biszkoptowe, one się nazywają Savoiardy, już wam pokazuję. To jest taki, wiecie, spontaniczny mój filmik i wam tak nagrywam, jak robię. Więc to są ciasteczka Savoiardy. Ile tych ciasteczek zużyję? Nie wiem, bo mam taką małą formę. Forma jest na 5-6 osób, szklana forma. Najlepiej w szklanej formie. Moja forma ma rozmiary 28 na 12 i jest na 1,5 litra i jest na, jak widzicie, na 5-6 osób. Mój mąż chce wyjść na balkon, więc może wyjść. Poi uscire. Sto registrando non fa niente. Rimani come rimani. Jak ja nagrywam film, to on akurat chodzi. Wiecie, to jest tak z facetami jak z dziećmi. Jak mama sprząta, myje podłogę, to dzieci biegają, ganiają. I nie może posprzątać, i podłoga nie może wyschnąć. Tak samo z moim mężem. Jak ja się wzięłam za nagrywanie, już jestem po obiedzie, mówię, zrobię deserek, no to ten będzie latał co chwila na balkon. Dobra, wracamy do mojego deserku. Więc tak, powiedziałam wam, że przygotujemy taką masę bez jajek. I teraz, kochani, tutaj użyłam. Ile tej śmietany było? Zaraz sprawdzę na opakowaniu, bo wyrzuciłam opakowanie. Momento. Już jestem. Opakowanie miało 220 ml śmietany słodkiej, 30%. I tak się u nas ta śmietana nazywa. Crema di latte fresca do ubijania. A śmietana dokładnie się nazywa panna. Widzicie, jak pisze? Kiedyś było 250 gram, a teraz opakowania są mniejsze. Tutaj sobie przygotowałam statyw, bo jak będę wkładać ciasteczka, to po prostu włożę telefon do statywu. No więc tak, użyłam 220 ml słodkiej śmietany schłodzonej, dodałam 250 gram serka mascarpone i dodałam 100 gram cukru pudru. Ale jak ubijałam masę, to ja wam zostawię film, ten link na filmik, jak się robi taką masę. Dokładnie mam nagrany filmik. W każdym bądź razie najpierw ubiłam śmietanę, później dodałam cukier puder i dodałam serek mascarpone. A jeszcze dodałam troszkę smaku, to jest taki, można powiedzieć, aromat waniliowy. No i jak widzicie, masa jest bardzo fajnie zrobiona. Przybliżę tutaj, o, zobaczcie, no fajna jest masa, pyszna. Cóż jeszcze sobie przygotowałam? Przygotowałam sobie czekoladę gorzką. Pokroiłam drobno. Zobaczcie. Jeszcze jedna sprawa, bo ja robię deserek na 5-6 osób, czyli dla mnie i dla mojego męża, taką właśnie foremkę, jak wam pokazuję. Ale jeżeli wy będziecie robić, to możecie to zrobić w takim szklanym naczyniu, ciut większym. To jest gdzieś tak na 8 osób.
A to jest tak na 6 osób, ale zobaczcie, jest tak, takie mniejsze szklane naczynie. Najlepiej zrobić w szklanym naczyniu i później ten deserek nie wyciągamy z tego naczynia, tylko w tym naczyniu dosłownie kroimy. Teraz zabieram się do przygotowania tego deserku, więc tak, na sam stół pod położę trochę sobie tego kremu, tej masy. Każdy może sobie położyć, jak mu się podoba. O, ja tak tyle położę. Słuchajcie, muszę chyba sobie wziąć jeszcze łyżeczkę, bo mi jest potrzebna, żeby tak zbierać tą masę. Momento. No już sobie przyniosłam łyżeczkę. Muszę zobaczyć, czy się nagrywa. Nagrywa, ok. Nie chciałabym stracić tej najważniejszej sceny, gdzie moczę biszkopciki i układam. Więc tak, biorę biszkopty. Moczę tą stroną, gdzie nie ma cukru, bo tu jest cukier. Wkładam, wyciągam i układam. I tak robimy ze wszystkimi biszkopcikami. Nie będę obcinać filmiku, po prostu pokażę Wam, jak robię. Kto będzie chciał, to będzie sobie oglądał cały filmik. Kto będzie chciał, to sobie zobaczy połowę. Dla mnie jest bez różnicy. Jeżeli ktoś chce zrobić deserek, to sobie ogląda od A do Z dany filmik, więc ja tutaj nic nie będę wyłączać, nic nie będę wycinać z tego filmiku. Tak ułożyłam sobie na dno moje biszkopciki i teraz, kochani, położę następną warstwę tego kremu. O, coś tutaj źle zrobiłam, ale zaraz to wyrównamy. Zobaczcie, no wiecie, kremu możemy sobie położyć, ile nam się podoba, ale musi nam zostać trochę kremu na sam wierzch, no i na wszystkie warstwy, w zależności ile będziemy robić warstw. No nie, ja tu myślę, że zrobię jeszcze z dwie warstwy. No tak sobie rozprowadzę fajnie, ok. Jak widzicie, trochę tą łyżeczką sobie pomogę. Wziąłam specjalnie taką fajną szpatułkę z króliczkiem, bo świątecznie. Dzisiaj jest niedziela palmowa. Jak wyglądała niedziela palmowa w Ostii, to widzieliście na filmie, bo już Wam puściłam. A teraz wracamy do naszego deserku. I teraz tak, po co ta czekolada? Właśnie, nasz deserek jest z czekoladą też, więc posypujemy na tą warstwę trochę utartej, czy tam pokruszonej czekolady. Ja po prostu pokroiłam nożem tą czekoladę i zobaczcie, jak fajnie. No, może więcej dam, bo ja lubię z czekoladą. O. I zobaczcie, jak fajnie wygląda. Widać. Teraz następną warstwę biszkopcików kładziemy. Raz, dwa, trzy i gotowe. Piszcie mi, jakie deserki robicie na święta. Kochani, jestem ciekawa, jakie babki pieczecie. Na moim kanale są różne babki, ja już do tej pory Wam dałam trochę tych babek, nie wiem, chyba jeszcze babkę cytrynową będę musiała Wam udostępnić, bo mam na kanale, i jeszcze może jakąś sałatkę, zobaczymy. W każdym bądź razie jest duży wybór. Możecie wejść na playlistę pod nazwą Wielkanoc i tam znajdziecie moje przepisy wielkanocne, ewentualnie na jakąś kategorię, która Wam odpowiada. Mięsa, czy tam sałatki, czy jakieś warzywa. Jak do tej pory przez 5 lat nagrałam ponad 1000 filmów, także bardzo dużo, no nie? Są osoby, które są 10 lat i nie nagrały nawet 500 filmów. To zależy, z jaką częstotliwością ludzie nagrywają. Zobaczcie, zostawiłam sobie trochę tej masy. Teraz ponownie posypię czekoladą, ale będzie pyszny deserek. Tutaj mam trzy warstwy. Tak fajnie wygląda. Jeszcze się przekręcę. Tak, zobaczcie, o. Super. No i co zrobimy? Teraz przykryję ten deserek folią przezroczystą i wstawię do lodówki do słodzenia co najmniej na pół godziny, ale nawet jak będzie stało godzinę, to będzie jeszcze lepsze.
chłodniejsze. Słuchajcie, dogrywam scenę, jak smakuje nasz pyszny deserek. Tutaj, zobaczcie, wyciągnęłam. Tutaj na talerzyk pokażę Wam. O, Aleksandr już się zajada. A tutaj też Wam powiem, jak smakuje. Ale pyszne. A sa come? Ale dobre. Mówię Wam, róbcie taki deserek. Stał godzinę w lodówce. No, rewelacja. Rewelacja. A ja się już szukuję tu do pracy na komputerze. Zaraz załaduję ten filmik, opiszę i będziecie oglądać. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Ciao!